Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym z tego miejsca. Witam was słowem z Księgi Psalmów. To jest 60 psalm, 14 werset, gdzie czytamy: z Bogiem dokonamy wielkich czynów. Jest to bardzo krótki werset, ale jestem przekonany, że zawiera w sobie wiele długich historii ludzi, którzy doświadczyli Bożego działania w swoim życiu i doświadczyli tego, że z Nim można wielkich czynów dokonywać. I kiedy czytamy ten werset, to rodzą się w sercu takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest: czy ja chcę dokonywać z Bogiem wielkich czynów? Czy wystarczy mi takie zwyczajne, proste doświadczenie Bożego działania w moim życiu, oparte o moją rutynę chrześcijańską, o to, co jest mi bliskie, co jest dla mnie taką bezpieczną strefą chrześcijaństwa mojego? Jeśli jest w moim sercu pragnienie, że chcę z Bogiem dokonywać wielkich czynów, to droga siostro i bracie, postaw sobie jakiś cel, nazwij go, wymyśl coś wielkiego i wytrwale dąż do tego. Przede wszystkim trwając w modlitwie, w społeczności, bądź wytrwałym, bo ten werset jest takim obietnicą tego, że jest to możliwe. Jeśli z drugiej strony wystarczy ci takie proste życie właśnie z Bogiem, tak jak śpiewał Tomasz Żółtko, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być, to też jest dobra droga. I stajemy, kiedy czytamy ten werset, stajemy przed takim wyborem, że chcę iść tą pierwszą drogą wielkich czynów, wielkich rzeczy w moim życiu. Jeśli tak, to dąż do tego, bądź wytrwały, ale można też wybrać tą drugą stronę i absolutnie ten werset nie jest przymusem, ale jest piękną możliwością wyboru i piękną możliwością przetestowania tego, czy ten werset jest prawdą. Życzę wam w tym dniu dzisiejszym, jak i w każdym naszym, który jest nam podarowany, tego, żeby Bóg nam błogosławił i żebyśmy czynili jakiekolwiek czyny dla Boga, które spotkają się z Jego przychylnością i błogosławieństwem. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Amen.